witać serdecznie pana profesora oraz szanownych państwa na dzisiejszym otwartym spotkaniu, podczas którego nasz gość wygłosił wykład z prezentacją multimedialną pod tytułem Dokąd zmierza Polska, dokąd zmierzasz ty? Przedstawię krótko dokonania pana profesora. Profesor Andrzej Zybertowicz, profesor doktor habilitowany Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, historyk o specjalizacji archiwistyka oraz socjolog. Zajmuje się socjologią wiedzy, transformacją ustrojową oraz tak zwanymi zakulisowymi wymiarami życia społecznego, w tym roli tajnych służb publicysta, publikuje m.in. w tygodniku Gazeta Polska, komentator wydarzeń politycznych i społecznych. Występuje m.in. w telewizji Trwam i w Radiu Maria. Krótko o przeszłości pana profesora. W 2006 roku ekspert Komisji Weryfikacyjnej Wojskowych Służb Informacyjnych. W 2007 roku główny doradca premiera Jarosława Kaczyńskiego do spraw bezpieczeństwa. W latach 2008-2010 doradca prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego do spraw bezpieczeństwa państwa. Profesor jest znanym autorem ostatnio wydanych książek Pociąg do Polski, Polska do pociągu w 2011 roku, Trzecia RP Kulisy 2012 roku, występuje w Parlamencie Europejskim w Brukseli podczas wysłuchania publicznego w sprawie dyskryminacji telewizji Trwam. W ostatnich miesiącach, to jest listopad i grudzień 2013 roku, spotkanie ze studentami UMK w Toruniu, Stowarzyszenie Studenci dla Rzeczypospolitej, wystąpienie na 19 toruńskich spotkaniach, wykłady i konferencje na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim im. Jana Pawła II i Uniwersytecie Jagiellońskim, udział w spotkaniu w klubie Ronina w Warszawie, m.in. prezentacja książki dr Barbary Fedyszak-Radziejowskiej pod tytułem Przemyśleć Polskę. W styczniu 2014 roku otwarte spotkanie u naszych sąsiadów i przyjaciół ze świecia. Kulisy systemu III RP. Styczeń i luty 2014 roku wykłady w ramach spotkań w Lubiczu organizowane przez posła Ardanowskiego pro publico bono. W lutym 2014 roku pan profesor został powołany do Rady Programowej Prawa i Sprawiedliwości, która skupia 35 ekspertów. Oddaję głos panu profesorowi. Dziękuję pani Reginie za ciepłe przyjęcie. Witam państwa serdecznie. Czy działa mikrofon? Działa. Pani to wyłączyła? Pani Regina jest przodną dziewczyną. Dała mi mikrofon, a przedtem go wyłączyła, żeby oszczędzać baterię przez ten moment, kiedy jest nieużywany. Więc rozumiem, że żadnych zbędnych żarówek u pani w domu nie ma włączonych. Proszę państwa, domyślam się, że wtedy, kiedy ta aktywna mniejszość potrafi wywierać wpływ na większość. Albo potrafi spowodować, że bierna większość jest bez znaczenia. Gdyby ktoś policzył, ile osób uczestniczyło na Majdanie, że ukraińska skończy się sukcesem, że bezpieczeństwo Polski będzie zapewnione, ponieważ Rosja, która nie może liczyć na Ukrainę, nie jest już prawdziwym imperium. Ukraina jest, proszę państwa, największym krajem terytorialnie, który jest w całości w Europie. Na terenie Europy jako kontynentu nie ma większego kraju, chociaż jest to kraj w ruinie. Ta mniejszość, która doprowadziła do obalenia prezydenta Janukowicza, może przyczynić się do obalenia Putina i do zlikwidowania jednego z zagrożeń dla pokoju światowego. Czy tak się stanie? To jest osobna sprawa. Mój znajomy, który od kilku miesięcy mieszka na Majdanie, mówi, że w najtrudniejszym momencie na Majdanie było tylko 5 tysięcy osób. Bywały okresy, gdzie tam były setki tysięcy, było 5 tysięcy osób, które te osoby były gotowe pójść na śmierć. I historia często jest przesądzana przez drobną mniejszość, która obstaje przy pełnych wartościach. Mam nadzieję, że Polsce w najbliższych latach tego typu sprawdzian nie grozi, chociaż stoimy w obliczu wyzwań nie mniej poważnych. O niektórych z nich za chwilę państwu opowiem. To jest
plan mojego dzisiejszego wystąpienia, jeśli w którymś momencie będę mówił coś niewyraźnie, za szybko albo... Żyjemy w warunkach szumu informacyjnego. Wiele osób z tym szumem informacyjnym sobie nie radzi. Szum z telewizji, z internetu, z tabletu, ze smartfonów, z billboardu, z gazet. Wiele osób sobie nie radzi z tym szumem informacyjnym i zupełnie się odwraca od polityki. Przestają być obywatelami i nawet nie zauważają, kiedy przestają być Polakami. Żeby przez ten szum się przebić, potrzebni są ludzie, którzy zawodowo zajmują się przetwarzaniem informacji. Przywiózł mnie z Torunia na spotkanie państwa pan inżynier, który zajmuje się nie tylko przetwarzaniem informacji, ale zajmuje się także przetwarzaniem materii. Technologie, które nadzoruje, powodują, że pewne urządzenia mają wyższą jakość, wyższą sprawność. Socjolog, czy badacz społeczny w ogóle, psycholog, historyk, ekonomista, zajmuje się przetwarzaniem informacji. Wiele lat temu, no może nie tak wiele lat temu, bo ja dojrzewałem dość powoli, powiedziałem sobie, że jestem socjologiem polskim i mam obowiązki polskie. Niektórym z państwa może to powiedzenie coś przypomina. Jednym z moich obowiązków jest przetwarzanie dużych ilości informacji i wyciąganie wiarygodnych wniosków. Odnotowało w ostatnich latach wzrost poziomu życia, mimo że wielu Polaków ma nadzieję, że kupi nowy samochód, że wyremontuje mieszkanie albo dom, że wymieni meble na nowsze, że wyjedzie na wycieczkę zagraniczną, że dostanie lepszą pracę. Mamy do czynienia z pewnym paradoksem, z pewną sprzecznością, którą postaram się objaśnić, że bardzo poważne zagrożenia dla przyszłości naszego kraju z jednoczesnym wzrostem pomyślności wielu grup ludzi. Nie wszystkich, ale wielu. A więc najpierw opowiem, tu jest jakieś takie pole, zaczniemy od pytania, jak wiele trzeba wiedzieć, by poprawnie móc ocenić obecną kondycję i perspektywy Polski. Nie chodzi mi o taką subiektywną, czysto indywidualną ocenę. Chodzi mi o ocenę obecnego położenia naszego kraju, która jest oparta na wiarygodnych informacjach, na danych, które mają wartość naukową, które są sprawdzalne. Jak wiele trzeba wiedzieć, by to zrobić? Czy trzeba przeczytać wiele książek, wiele statystyk, wiele tabel? Może trzeba przestudiować rocznik statystyczny? Może wiele analiz? Otóż ja przedstawię państwu wynik moich dociekań z wielu lat, że wystarczy rozważyć trzy fakty, właściwie dobrane, sprawdzone, żeby móc wyciągnąć poprawne wnioski o obecnej sytuacji naszego kraju. Trzy fakty wystarczy rozważyć. Te trzy fakty dotyczą różnych obszarów życia społecznego. Pierwszy fakt dotyczy demografii. Drugi fakt, on musi wynosić 2,1. Przeciętna kobieta musi urodzić 2,1 dziecka, żeby dana zbiorowość się nie kurczyła. Jak dzietność jest mniejsza niż 2,1, to się zbiorowość kurczy. Ktoś mógłby powiedzieć, no i co z tym złego? Wyobraźmy sobie, że zamiast 37 milionów Polaków będzie nas, jak pan będzie starowinką, 20 milionów, ale będziemy krajem dobrze zorganizowanym, na dobrym poziomie i tak dalej. To myślenie jest błędne. Rzecz polega bowiem na proporcjach między pokoleniami. Jeśli dana zbiorowość ma małą dzietność, jest duża, rośnie liczba osób, które wyszły z wieku aktywności zawodowej i do diabła nie chcą raz, dwa umierać. I ktoś musi, tak jak było przez tysiąclecia wcześniej, zapracować na ich mniej lub bardziej godziwe życie. Chyba że oczywiście wymyślimy, co się próbuje lansować w niektórych krajach. Eutanazję wprowadzimy. Tak? Jesteś ciężarem? No, do kasacji.
niekorzystne relacje między tymi, którzy już wyszli z okresu pracy, a tymi, którzy są w fazie aktywności zawodowej, powodują, że system zabezpieczenia społecznego się sypie, że grozi Polakom bardzo mizerne zabezpieczenie na starość. Proszę Państwa, żeby zachować stabilność społeczeństwa i gospodarki, powinno co roku się rodzić w Polsce 600 do 650 tysięcy osób. Tymczasem nie urodzi się ich więcej niż jakieś 370 tysięcy. Ubiegły rok był w sensie negatywnym rekordowy. W ubiegłym roku po raz pierwszy od wielu lat, jeśli się nie mylę, ktoś liczył, nie wiem czy dobrze, nie zapamiętam, od 1944 roku w Polsce umarło więcej osób niż się narodziło. Kurczymy się już w sensie dosłownym. Nawet gdyby nie liczyć emigracji. Czy sytuacja jest już nieodwracalnie fatalna? Jeszcze nie, ponieważ w chwili obecnej w wieku 28-30 lat są kobiety, które przyszły na świat w okresie wyżu demograficznego. Nie wiem, czy pamiętacie Państwo, Jaruzelski wprowadził stan wojenny, a Polacy wprowadzili pracę wieczornocną i nastąpił bum, wzrost demograficzny. Rodziło się bardzo wiele dzieci. A otóż te kobiety, które wtedy się rodziły, wtedy rodziło się 700 tysięcy dzieci rocznie. Te kobiety obecnie chciałyby mieć dzieci, ale muszą mieć lepsze warunki do tego niż są. Nastąpił wzrost średniego wieku rodzących kobiet. Mamy ostatnie pokolenie tego echa wyżu demograficznego. Jeśli te kobiety zmobilizujemy, jesteśmy w stanie zapaść demograficzną złagodzić. Jak tego się nie uda zrobić raz, dwa, to konsekwencje będą bardzo przykre. Bo w bieg najwyższej płodności będą wchodziły znacznie mniej liczne grupy kobiet. Fakt numer dwa. Pierwszy fakt zatem mamy, kurczymy się liczbowo i nastąpi zaburzenie relacji między tą częścią społeczeństwa, która pracuje i tą częścią, która wchodzi do pracy, przygotowuje się do wejścia na rynek pracy, do tych, którzy już ukończyli życie ciężkiej, pełne ciężkiej pracy. No i teraz mamy fakt numer dwa, proszę Państwa. Badaczka migracji z Warszawy, profesor Krystyna Jeglicka, przeprowadziła półtora roku temu badania i z tych badań wynika, że dla 64% młodych ludzi tylko praca i życie za granicą stwarza szansę na przyszłość. Ci, którzy są niezbędni, żeby Polskę utrzymać na kursie rozwoju, rozglądają się za życiem w innych krajach. Nie wierzą w swój kraj. Zresztą nie widać młodych ludzi, którzy by się interesowali sprawami publicznymi, przynajmniej dziś wieczorem. Tego nie widać. Jeśli jest potrzebna aktywna mniejszość, która odwróci negatywne procesy, to wśród tych młodych ludzi oni nie są. Inaczej mówiąc, nie potraficie Państwo zachęcić młodych ludzi do rozmowy o Polsce. Zachęcić swoich dzieci i mam. W Waszych rękach jest klucz do tego. I fakt numer trzy. To jest cytat z jednego z tygodników z tekstu z zeszłego roku. Czytamy tu. Gdzie jest władza? Zastanawiają się komentatorzy analizujący decyzje personalne premiera. Postawmy pytanie szerzej. Gdzie jest mózg polskiego państwa? Polskie państwo mózgu jest pozbawione. W Polsce nie istnieje ośrodek suwerennej myśli strategicznej. Czyli to jest pogląd. Czy jakiegoś polityka obozu niepodległościowego, jakiegoś oszołoma w stylu Kaczyńskiego, Macierewicza? Nie. To mówi profesor Jerzy Hausner, który w rządzie SLD był ministrem i wicepremierem, który, profesor Hausner, z ramienia Platformy Obywatelskiej jest teraz członkiem Rady Polityki Pieniężnej. On mówi, polskie państwo mózgu jest pozbawione. W Polsce nie istnieje ośrodek suwerennej myśli strategicznej.
decyzje na wszystkich szczeblach władzy, od premiera po wójta w gminie, podejmowane są głównie na podstawie intuicji i wynikają z bieżących gry interesów. I to jest cytat z tekstu pod tytułem Gdzie Tusk ma mózg? Opublikowanego w tygodniku Polityka. Czyli nawet tygodnik obozu, który popierał, lansował i dalej popiera Platformę, widzi, że coś nie gra. A ja chciałbym teraz, żebyśmy dokonali prostego dodawania. Spojrzeli, czy ta obserwacja, że w Polsce nie ma centrum kierującego procesami państwa, ma potwierdzenie inne. Czy ta teza o braku gospodarza ma inne potwierdzenie? Gaz z importu czy z łupków? A może atom? Albo węgiel? Konia z rzędem temu, kto zgadnie, jakie są rządowe plany rozwoju polskiej energetyki. Czy to jest tekst z naszego dziennika? Z Gazety Polskiej, a może z tygodnika w sieci, gdzie co tydzień pisuję komentarze? A może z tygodnika Do Rzeczy? Nie. To jest cytat z tekstu eksperta od energetyki Gazety Wyborczej. I on stwierdza, że nie wiadomo, jakie są rządowe plany rozwoju energetyki. Rząd rządzi w momencie, gdy on to pisze, 6 lat i nie wypracował żadnej polityki bezpieczeństwa energetycznego. Teraz, proszę Państwa, zróbmy szersze dodawanie. Dodajmy te 3 fakty. Fakt numer 1 o dramatycznie niskiej dzietności. Fakt numer 2 o dramatycznie wysokiej skłonności młodzieży do emigracji. I fakt numer 3 o braku gospodarza w państwie. Braku mózgu, który koordynuje funkcjonowanie organizmu państwowego. Nie potrzebujemy czytać grubych książek, żeby przebić się przez szum informacyjny, przez propagandę, która odwraca naszą uwagę od spraw ważnych. Wystarczy, że sprawdzimy te 3 fakty, uznamy je za potwierdzone. Pierwszy fakt są statystyki ONZ-u. Drugi fakt to są wyniki badań profesor Uniwersytetu Warszawskiego i innych uczelni. I trzeci fakt to obserwacja kogoś, kogo nie można uznać za sojusznika PiS-u, ani Radia Maria, profesora ekonomii, który nie tylko jest ekonomistą znanym, ale ma doświadczenie polityczne, bo sam był ministrem i wicepremierem, czyli wie, co mówi. Mówi, nie ma gospodarza. Jak te 3 fakty dodamy razem, to co uzyskujemy? Za chwilę o tym powiem. Uzyskujemy pewną wizję kraju, który jest źle zarządzany, a w którym nie ma polityki demograficznej i który wypycha młodzież za granicę. Czy to jest kraj, który ma perspektywy rozwoju? Gdy wygłosiłem elementy tej koncepcji na zjeździe socjologicznym w Szczecinie w zeszłym roku, to wstał jeden z profesorów i powiedział, ale przecież nie wszystko jest źle w Polsce. Ja powiem, oczywiście, że nie jest źle. Każdy z nas widzi liczne oznaki rozwoju. Ale nie należy się dać im zwieść. Dlaczego? Spójrzmy na sytuację Polski jako kraju, jako całości, całego narodu. Jak na autobus, w którym w długim rzędzie wszyscy siedzimy. Z punktu widzenia tej metafory, tego modelu autobusu, fakt numer 1, dramatycznie niska dzietność, to jest informacja, że silnik w tym autobusie zniknął. Bo to ludzie, zdolność ludzi do rodzenia się i pracy jest mechanizmem napędowym narodu. Silnik znika. Ta grupa społeczna, która może i jest niezbędna, żeby być ekipą remontową, żeby ten silnik odbudować, mówi młodzież. Bo tylko młodzież może silnik reprodukcji biologicznej odbudować. Młodzież mówi, nie, ten autobus jest nieciekawy. W innych autobusach jest wesele, lepsza organizacja pracy, większe poszanowanie dla godności ludzi. To jest ciekawy. Młodzież mówi, nie, my nie chcemy remontować tego silnika. Chcemy się przenieść do innego autobusu. No dobra, jesteśmy zaniepokojeni sytuacją. Silnik znika.
ci, którzy mogliby go wyremontować, chcą się przenieść do innych autobusów, więc idziemy do przodu zobaczyć, może czy kierowca, kapitan, żeby coś tutaj zrobił, żeby przeorganizował pracę. Idziemy do przodu i widzimy, że faktycznie kierownicą ktoś szarpie, ale gość przy kierownicy to jest manekin i ma napisane na czole premier. A kierownicą jest manekin. Nie ma prawdziwego kierowcy. Teraz ktoś powie, ale zobaczcie, w tym autobusie wyremontowano zderzaki. Mamy zderzaki, które mają najnowszą technologię europejską. Lewe lusterko jest komputerowo sterowane i daje wspaniały widok na teren, jaki przeszliśmy. Można obserwować w tym lusterku statystyki, które mówią, jakie są obszary wzrostu. Z tyłu, po lewej stronie, cztery szyby zostały wymienione. Co z tego, że inne są powybijane po lewej stronie, ale cztery szyby z tyłu są wymienione. I jeszcze jest taka specjalna strefa VIP-owska, gdzie jest bardzo super wesoło. Drinki darmowe, fotele wyremontowane i w kilku innych miejscach też jest ok. Co z tego, że autobus ma wyremontowane niektóre elementy? Co z tego, że ileś zrobiono, jeśli to, co jest silnikiem autobusu, demografia, rodzenie, wychowywanie dzieci się degraduje? Co z tego, że niektóre fragmenty karoserii autobusu są świeżo wylakierowane, kiedy silnik się kurczy, ten autobus niebawem utraci zdolność przemieszczania się do przodu? I co z tego, jeśli pasażerowie nie potrafią się zorganizować, żeby manekina wywalić z tego miejsca, gdzie siedzi i na jego miejscu posadzić gospodarza, któremu można zaufać, który umie i chce rządzić? Jedziemy autobusem, który się rozsypuje. Spójrzmy na to w szerszej perspektywie. W 1989 roku wyszliśmy z komunizmu. Mieliśmy poczucie wolności, wyjścia z klatki. Byliśmy pełni nadziei. Wielu z nas nie zauważyło, że jesteśmy w innej, większej, ale także klasy. Ten rysunek ma dwie wiadomości, niesie dwie wiadomości. Dobrą i złą. Dobra wiadomość jest taka, że jesteśmy w większej klasy. Że obszar naszej wolności został poszerzony. Nie mogliśmy przed 1989 roku odbywać legalnych, otwartych, jawnych spotkań i dyskutować o kondycji Polski. Teraz to możemy zrobić. Mamy demokrację. Ale mimo, że przestrzenie między kratami klatki się poszerzyły, aż klatka jest większa, daje nam większe pole manewru, to dalej zachowujemy się tak, jakbyśmy byli uwięzieni. Nie potrafimy tak autobusu przebudować i posadzić za kierownicą kogoś kompetentnego. Czy ta dramatycznie niska dzietność, 1,3, to jest coś, co jest zaskoczeniem dla badaczy, dla demografów, dla geografów, dla socjologów? Nie. Badacze wiedzieli, od dawna wskazywali to. Ale politycy byli na to głusi. Dopiero od niedawna zaczynają o tym publicznie mówić. Jest opowieść o tej żabie. Jest tu jakiś zoolog, który wie, jak ona się nazywa, jaki to jest rodzaj żaby? Rana rana. Jak? Rana rana. Tak? Proszę Państwa, to proszę mi powiedzieć, czy jest prawdą, że jeśli żabę weźmiemy z zimnego, późno zimowego stawu i wrzucimy ją do gorącej wody, to ona natychmiast w reakcji na różnicę temperatur odbija się i wyskakuje z tej wody. Ale jeśli taką żabeczkę weźmiemy z zimnego stawu czy kałuży i wsadzimy ją do wody letniej i będziemy powoluteńku podgrzewać tę wodę, to ona nie zauważy, kiedy zostanie ugotowana.
zostanie ugotowana i nie dostrzeże tego. Spadek dzietności to proces, który trwał długi czas. Wzrost skłonności młodzieży do migracji i zanik uczuć patriotyckich to proces, który trwał przez dłuższy czas. Spadek jakości rządzenia, spadek jakości gospodarowania w państwie to proces, który trwał dłuższy czas. Zastanówmy się, czy nie jesteśmy w położeniu żaby, która nie dostrzegła, że woda niedługo zacznie wrzeć. Zaczniemy się kurczyć jako naród. Najwykształceni w Polsce utalentowani młodzi ludzie już pracują na pomyślność innych narodów. A gość, który siedzi przy kierownicy, chwilami zachowuje się tak, jakby ktoś wydawał mu polecenia, ktoś, kto nie jest pasażerem tego autobusu. Syntetyzujmy zatem te trzy fakty. O dzietności, o skłonności do migracji, o braku gospodarza. Można powiedzieć, że państwo, które jest złożonym systemem, każdy inżynier wie, że systemy to pewne samoregulujące się mechanizmy, że ten nasz system ma wadliwie działające mechanizmy samoregulacji, bo on na czas nie uruchomił procesów przywrócenia dzietności, procesów wykształcenia patriotycznego, procesów doboru polityków dobrej jakości. Myślę, że jak wyciągniemy wnioski tych faktów numer 1, 2, 3, to na horyzoncie zobaczymy znikającą Polskę. Teraz wasz wybór. Ta ziemia tutaj nie zniknie. Etykietka na mapie jeszcze będzie przez jakiś czas. To nie jest wiek XVIII, gdzie sąsiedzi mają interes, żeby Polskę podzielić. Nie. Oni mają interes w tym, żebyśmy byli rynkiem, żebyśmy byli siłą roboczą, żeby nasze uniwersytety szkoliły inżynierów, którzy będą rozwijali gospodarkę niemiecką, hiszpańską, brytyjską, holenderską. Ale żebyśmy nie mieli nic do powiedzenia. Żebyśmy byli narodem poddostawców i montowni. Jak wyjaśnić to wszystko? Otóż w tej książce szczegółowo, na tyle jasno, na ile potrafiłem, objaśniam mechanizm, który nazywam wielopiętrowym klientelizmem. Dlaczego takie słowo, taki zwrot? Szukałem najkrótszego określenia, które by wszystkie patologie ujęły jak w pigułce. Otóż to właśnie wielopiętrowy klientelizm. System nieformalnych pasożytniczych korzyści, system nienależnych korzyści doprowadził do zapaści cywilizacyjnej, którą muszę wam wieszczyć, bo której wielu jeszcze nie rozstrzega. Ale z tych danych ona jasno wynika. Co to jest klientelizm? To jest sytuacja, w której etaty, środki, granty, fundusze nie są rozdzielane według oficjalnie deklarowanych reguł, tylko nieformalnych dojść. To jest wzmocnienie tych najbardziej chorych mechanizmów, które odziedziczyliśmy po starym systemie. Klientelizm, proszę Państwa, blokuje drogę awansu społecznego, powoduje, że wśród ludzi młodych jest tak wysokie bezrobocie, powoduje złe rządzenie, biurokrację, drożyznę. Znowu chcę, żebyśmy spojrzeli na sytuację Polski z lotu ptaka, bo chwycili pewną szerszą całość. Wydaje się, że mamy jakby podwójną próżnię. Że mamy coś w rodzaju państwa bez narodu i narodu bez państwa. Co mam na myśli? Proszę Państwa, jesteśmy narodem po serii katastrof cywilizacyjnych. Najpierw przez zabory, ponad 120 lat nie ma Polski na mapie. Nie ma naszego, nie mamy swojego państwa. Potem przez 21 lat to państwo budujemy organizm, który potrafi zatrzymać bolszewicką nawałnicę w drugim roku swojego istnienia i ocalić Europę przed bolszewizmem. Potrafimy Hitlerowi się opierać dłużej niż Francja. To pokazuje siłę żywiołu polskości, naszą sprawność organizacyjną.
Potem budujemy największą armię podziemną w Europie. Nikt nie zbudował tak sprawnego organizmu podziemnego w krajach podbitych przez Hitlera. Ale potem przychodzi bolszewizm, który nie tylko eksterminuje, niszczy ludzi fizycznie, niszczy duszę ludzi. Wiarę w siebie. Jesteśmy narodem po serii katastrof cywilizacyjnych, który nie jest w stanie kontrolować swojego państwa. Tylko dwa razy obóz patriotyczny wygrał wybory. W 92 i utworzył rząd. I w 2005. A naród, który nie umie kontrolować państwa, który nie umie kontrolować gościa za kierownicą autobusu, nie ma instrumentów, żeby dbać o swój rozwój. Zadanie, jakie przed nami stoi, jeśli chcemy wyjść z tej pułapki podwójnej próżni, to jest zdobyć państwo, zdobyć władzę w państwie. Jeśli ktoś wierzy w Polskę, wierzy to w to, że ofiary naszych przodków, tradycja wolności, tradycja gościnności. W XVIII wieku w Polsce żyła większość Żydów całej planety. Co to znaczy, że stworzyliśmy najwięcej cywilizację opartą na Unii Polsko-Litewskiej, sięgającą daleko na wschód, która była najbardziej przyjazną z ówcześnie istniejących cywilizacji na Ziemi. Nigdzie indziej nie mieszkało tyle ludzi i gościnności. Jeśli chcemy je zachować, to nie możemy pozwolić, żeby za kierownicą autobusu z napisem Polska siedział manekin z jakiejkolwiek będzie partii. To jest zadanie dla każdego, kto, proszę państwa, stawia sobie pytanie, w którym roku żyjemy? Naprawdę, który to jest rok? Spójrzmy na ostatnie stulecie. Jaka jest odpowiedź na pytanie, dlaczego w roku 1918, po ponad 120 latach nieposiadania swojego państwa, dlaczego polskie państwo powstało? Czy to się nam dał w prezencie? Czy nam je narzucił, zbudował? Nie. Widzicie, jaka jest odpowiedź na pytanie, dlaczego odzyskaliśmy niepodległość? Chyba krótkie zdanie. A. Bo chcieliśmy B. Potrafić. Bo była elita, która potrafiła reszcie narodu narzucić wolę. Tak chcemy swoje państwo. I była mniejsza elita doświadczonych graczy, którzy w tamtej sytuacji geopolitycznej potrafili prowadzić negocjacje w różnych krajach, w Waszyngtonie, w Paryżu i w innych miejscach i wykroić Polskę. Chcieliśmy i potrafiliśmy. Próbowaliśmy znowu tu jest strefa zakazana, tam jest strefa grzechu, jak tu jest strefa, tam zły chciał. Dobrze, muszę się wstrzymać. Żeby tak zaprzeczeń miał w mózgu, coś takiego jak pokusa się zbliża, to mówisz, czy to by krótsze spowiedzi były, prawda? No ale nie zawsze działa taki system. Nie zawsze nasze sumienie piszczy, zależy tym wyprzedzeniem. Dobrze, żeby to sumienie ostrzegało. Jedną z danych badacza socjologa jest ostrzegać na czas. Przed zagrożeniami. Nie, że mój już przez wojna, nie ma państwa oznaki i trzeba się przygotować. Okej. Okay. Mieliśmy nadzieję, że odbudujemy wolność i demokrację solidarnościową. Jaruzelski zadał potężny cios. Rosjanie, Sowieci jego rękoma zdławili wolność. W 1989 roku pojawiła się kolejna szansa odbudowy niepodległej. Tylko częściowo potrafiliśmy ją wykorzystać. Mamy przestrzeń demokracji, możemy z niej korzystać. Dzięki temu, że potrafimy korzystać z niej, tak więc zakonnik Torunia, może słyszeliście o nim, zbudował radio, zbudował telewizję, wyższą szkołę. Może niektórzy z was pomogli mu nawet zdobyć koncesję na multiplexie, co? Pomagaliście? Nie, może. Dlaczego pomagaliśmy? Bo
Mamy demokrację i bez ofiary krwi mogliśmy pomagać. Jeśli nie, ale demokracja jest roślina, która wymaga codziennego podlewania. Jeśli chcemy, żeby wolność nie musiała być krwią opłacana, jak na Ukrainie, to nie możemy pozwolić sobie, żeby manekiny siedziały przy kierownicy. W 2005 roku obóz niepodległościowy, elity patriotyczne odniosły podwójny sukces wyborczy. Wygrały wybory parlamentarne i prezydenckie. Ale po 2 latach władza została stracona. Wiecie, kto w wieczór wyborczy po przegranych wyborach 2007 roku powiedział: nie daliśmy rady? Jarosław Kaczyński. To była trafna diagnoza tej sytuacji w obliczu różnych środowisk postkomunistycznych, kosmopolitycznych, skorumpowanych, agenturalnych. Po prostu byliśmy za słabo zorganizowani i nie daliśmy rady. Efektem naszej słabości był wstyd, jak i wielu Polaków odczuł 10 kwietnia. Nie potrafił naród swojej głowy państwa uchronić przed tragedią. A państwo nie potrafiło do dziś przeprowadzić uczciwej procedury. Ja nie wiem, co się wydarzyło w Smoleńsku. Ja jako badacz nie mam wyrobionego zdania, czy to była katastrofa, czy zamach. Ale jako badacz mam wyrobione zdanie w jednej kwestii, że państwo zawiodło, nie umiejąc zorganizować sprawnie lotu i nie umiejąc uczciwie prowadzić procedur dochodzeniowych potem. Dlatego jeśli szukamy miary patriotyzmu w dzisiejszej Polsce, to ktoś się pytał, czy to dasz być patriotą? Ktoś powie, trzeba płacić podatki. Okej, w porządku, ale to tam. Oprócz tego trzeba zastanowić się, czy przymykanie oczu na niesprawność państwa ukazaną przez katastrofę smoleńską, przez tragedię smoleńską, nie jest oznaką naszej słabości. Teraz, jak na daty sobie spojrzymy, to jest pytanie, proszę państwa, że rok 2014, zobaczcie, ledwo go widać, ten rok zniknie raz, dwa, rok. W tym roku są wybory do Europarlamentu, do samorządu, przyszłe prezydenckie i parlamentarne. Jeśli te wybory obóz patriotyczny przegra, to los Polski może być zdołowany na kolejne 15 lat. Czy to nie jest wyzwanie podobne do roku 18? Czy nie stoi przed nami wyzwanie mobilizacji dalej idącej, która może być podjęta bez ofiary krwi? No i teraz muszę zamknąć tą część wykładu, która jest analizą socjologiczną, przejść do naszych osobistych. Każdy z nas, każdy z ludzi, czy młody, czy stary, rozwiązuje w życiu 2 zasadnicze problemy. Dla ciała i dla ducha. Potrzebujemy chleba, ale nie tylko chleba. Musimy, młody człowiek musi wybrać szkołę, znaleźć pracę, musi zabezpieczyć byt sobie. Ta niska dzietność wiąże się z tym poczuciem niepewności i czasami nadmiernymi ambicjami materialnymi. Zobaczcie. Stan wojenny, wiele ludzie żyli w nędzy, której dzisiaj jest nie do wyobrażenia młodym pokoleniom. Skromnie, a mieli dzieci. A dzisiaj mają wiele rodzin, ma dostatek, a nie chce dzieci. To znaczy, że duchowo skarżaliśmy. Nie potrafimy dać im wsparcia. Działamy. Jeśli ludzie w coś wierzą, to mogą to zrobić, a jak w ogóle nie pomyślą o tym, to nie zrobią. I każdy z nas, proszę państwa, współtworzy wyobrażenia na swój temat i dodaje ducha innym, których spotyka na swoim. Albo jest defetystą, albo kimś, kto inspiruje. Swego czasu wierzyjący już ksiądz profesor, filozof Józef Kiszczek napisał te 2 kapity. Chciałbym
Ja teraz nie będę tego czytał, żebyście Państwo przeczytali w skupieniu, jeśli mogę. I żebyśmy wspólnie się zastanowili. Udało się już Państwu czytać. Wiecie, jakie są najważniejsze tutaj słowa? Od razu powiem, że to jest refleksja filozoficzna, która jest prawidłowa socjologiczna. To znaczy, tu jest uchwycony rzeczywisty mechanizm życia społecznego. W pierwszym akapicie trzy najważniejsze słowa to jest nadzieja, wiara i miłość. A w drugim akapicie trzy najważniejsze słowa to jest rozpacz, zwątpienie i wstęp. Jak otworzycie telewizor i gazetę, zwłaszcza jedną pewną gazetę, to widzicie, jak próbują zamiast wiary wdrukować nam zwątpienie w Polsce. Jak chcą nas zakazić rozpaczą i poczuciem braku sensu. Jak chcą wytworzyć w nas wstręt do patriotyzmu. Albo ulegniemy temu, albo nie. To tu na poziomie duchowości rozstrzygną się losy Polski. Jeśli młode małżeństwo nie wierzy w swój kraj, to dlaczego ma mieć tutaj dzieci? Jeśli młode małżeństwo nie wierzy w swój kraj, to dlaczego ma iść do wyborów? A jeśli ludzie nie idą do wyborów, to politycy mówią, taki słaby naród, skłócony, niezdolny do zatroszczenia się o sprawę publiczną, możemy ich cykać. Jest przestrzeń wyobrażeń. Przestrzeń między miłością, wstrętem, między wiarą i zwątpieniem, między nadzieją i rozpaczą. Młodzi ludzie zwłaszcza rodzin w naszym domu wybierają ścieżki. Jedni znajdują poczucie wartości w tym, że auto kupią albo ukradną, mają już sobie ubrania, podczepią się pod jakiś układ. Proszę Państwa, wielu Polaków ma dylemat. Zostać dalej żabą, żaba. No, byłam w zimnej wodzie w strumyku, a teraz coraz cieplej jest. Coraz cieplej jest, tak się rozluźnia. Kupiłem nowy telewizor, mam już w domu 4 telewizory, 6 komputerów. Bym sprzedał te stare, ale taki stary nikt nie chce. A co otworzę? Komputer, jakiś nowy film, fajny. Można ściągnąć za darmo. Nie trzeba płacić. Ale jest wybór. Można się organizować, próbować robić to, co robią kluby Gazety Polskiej. Gazety Polskiej. To niektórzy politycy próbują robić. A tu jest wersja minimum patriotycznego poprawiona po spotkaniach z Państwem w różnych miastach Polski, w różnych województwach. Troszeczkę poprawiona w tej wersji, która jest w tej książce. Bo nam jest potrzebne coś, co spowoduje, że zaprosimy do Polski także tych błądzących, którzy myślą, że patrioci to jesteś fanatycy. Punkt pierwszy mówi, że potrzebujemy swojego państwa. Że
jeszcze świat nie dojrzał do tego, żeby Unia była jednym wielkim państwem. Nie. Nasze interesy może chronić tylko nasze własne państwo. Może kiedyś, jak ludzkość się rozwinie za następne pokolenie, jak już Pan będzie starowinką, to może wtedy nie będzie potrzebna Polska jako państwo, tylko Polska jako region. Może kiedyś, ale jeszcze przez najbliższe dekady. Po drugie, chciałbym odnieść się do tej formuły Polak-Katolik. Pisze tutaj, że można być dobrym Polakiem, nie będąc katolikiem. Bo nie chcę protestantów wykluczać z polskości. Pisze, można być dobrym Polakiem, nie będąc osobą wierzącą. Bo przecież nie wszyscy mają łaskę wiary. Pisze, można być dobrym Polakiem, mając poglądy lewicowe, prawicowe, albo nie posiadając jasności tej. W dzisiejszym świecie momentu granice między lewicą a prawicą często są rozmyte. Czy jak ktoś ma wątpliwości co do swojej sympatii politycznej, to mamy go wykluczyć z polskości? Nie. Ale i teraz zaczyna się negatywna granica. Nie można być dobrym Polakiem, nie doceniając cywilizacyjnej roli Kościoła rzymskokatolickiego w Jakubie. Kościół katolicki, jak przez te 1000 lat, to jest kościół polskości. Można nie czuć się częścią instytucji Kościoła, ale nie można nie rozumieć roli Kościoła w dziejach polskich i polskości. A zatem ostatni punkt. Można być krytycznym wobec tradycji naszego narodu, ale nie wolno się od tej tradycji odwracać, ani jej fałszować. Jeśli ktoś w moim odczuciu, to jest propozycja, tego minimum nie akceptuje, to się wypisuje z polskości. Minimum jest zarysowane szeroko, ale ma pewne kontury. Chcę, żeby był. Ja czasami myślę, że by. Jacyś ludzie z SLD mówią, ja też jestem patriotą. Zaraz mówię, a zaraz. To znaczy, że jesteś przeciwko wpływom rosyjskim w Polsce, tak? Zwłaszcza przeciwko wpływom, które są ukryte. To znaczy, że szanujesz to, że większość Polaków jest przywiązanych do Kościoła. Masz prawo nie być częścią Kościoła, ale jak chcesz być Polakiem, to musisz ich szanować. Oni uszanują wtedy siebie. I jeszcze proszę Państwa o tym, że stosunek do tragedii smoleńskiej, to jest miara patriotyzmu, już mówimy, na zakończenie fragment wiersza. Bóg nie taki bezbronny, wróg nie taki zbrojny, historia nie skończyła się na nas. Front wojny nie biegnie atramentem na mapach z papieru. Każda klęska jest tylko klęską charakteru. Ten wiersz ma tytuł 17 września. Napisał go polski Żyd, który Polskę kochał ponad wszystko, Marian Hemar. Jeśli Polska przegra, przegra dzietnością, emigracją i zwyrządzeniem, to będzie to klęska charakteru. Każdego z nas. Bo nie potrafiliśmy innych naszych sąsiadów, rodaków do Polski przyciągnąć. Bardzo dziękuję. Dziękuję panu profesorowi oraz do nagrywania książki, którą pan profesor będzie podpisywać. Proszę oddać państwu głos. Mówił o tych tragediach cywilizacyjnych, które dotknęły nasz naród na przestrzeni ostatniego wieku. Chciałbym, żeby pan profesor spróbował powiedzieć może coś więcej, jakby ocenić też powstanie warszawskie, bo jak pan profesor to widzi, czy to była też kolejna tragedia cywilizacyjna, czy jednak dobro, które jakby owocowało tym, że
czas nie godziliśmy się, przynajmniej część naszego narodu, na tą podległość w latach 45-89. To jest bardzo i trudne, i proste pytanie. To jest trudne, to jest pytanie o nasz stosunek do dziedzictwa. Na czym polega dziedzictwo boskości? Po pierwsze, umiłowanie wolności. Ludzie szli do powstania, bo czuli w sobie potrzebę wolności. Potrzebę zaświadczenia. Pamiętam moją rozmowę na początku stanu wojennego ze znajomymi. Myśleliśmy o tym, że Sowieci mogą być. Jaki ma sens działalność podziemna? Ktoś powiedział, czasami kalkulacje polityczne muszą być odłożone. Chodzi o to, żeby dać świadectwo. Co to znaczy dać świadectwo? Ja myślę, że ponieważ jesteśmy tutaj ojców Palutynów, to w tym kontekście, w kontekście powstania, wystarczy przywołać rolę, jaką w dziejach Kościoła pełnią męczennicy. Męczennicy idą w bój na przegranych wojnach. Ale sukcesem jest to, że dają świadectwo. W ten sposób wartości nie giną. Prawdopodobnie mają rację ci, którzy mówią, że z punktu widzenia analizy wojskowej, analizy strategicznej, że powstanie było błędem, że było słabo przygotowane. Ale ono wytworzyło pewien kapitał moralny, z którego przyszłe pokolenia mogły czerpać. Niektórzy badacze mówią, że Stalinowi i Sowietom o wiele łatwiej byłoby do cna zdemoralizować nas, gdyby nie kapitał męczeństwa powstańców. Gdy czasami w trudnych sytuacjach zastanawiamy się, jest jakiś kompromis czy nie, obstawać przy pewnych wartościach, rezygnować z pewnych korzyści materialnych. W dzisiejszym świecie w ogóle się człowiek nie może całkiem zrezygnować z troski o swoje interesy materialne, bo pieniądze są niezbędne, żeby godziwie żyć, ale żyć jest w proporcjach. I te proporcje były pokazane w powstaniu warszawskim. Ja jestem po stronie tych, którzy uważają, że dzięki temu kapitałowi, jakim była tamta ofiara, polskość ma siły żywotne, żeby podnosić się po porażkach. Myślę, że już teraz powstają na Ukrainie piosenki, utwory, które zrobią z Majdanu też źródło kapitału moralnego dla przyszłych pokoleń. Nie wykluczam, że Putin jeszcze coś zmaluje i nastąpi, wahadło się cofnie jeszcze. Mogą być ofiary, że ta demokracja okaże się za daleko, za wiele dalej niż się dziś wydaje. Ale myślę, że tamte chwile hartu i odwagi, to stanięcie w prawdzie przez ludzi tam na Majdanie, to będzie kapitałem tego społeczeństwa, które będzie trzymało je przy cywilizacji zachodniej. Jeden z dziennikarzy Gazety Polskiej Codziennie, który był na Majdanie, opisywał sytuację, jak to w pobliżu Majdanu przyjechał nagle autobus, który było pełno młodych milicjantów, cyberkutów czy jakichś innych takich służb poszukiwań. Mówi, zresztą prawdopodobnie taka była prowokacja. Chodziło, żeby ludzie ten autobus przewrócili, na przykład spalili rozwścieczeni ofiarami wcześniejszymi, żeby można było zastosować przemoc na masową skalę, może wojsko. I ludzie na nierajnach na autobus wybijali szyby.
musieli odreagować. Trzy dni. Poprzednik dni ktoś dawał. Zatrzymajcie się, my chrześcijanie i oni chrześcijanie. Ten dziennikarz pisze, że te cztery słowa zatrzymały. Zatrzymały tą potrzebę odreagowania i potrzebę zemsty. Jeśli Ukraina dołączy do cywilizacji Zachodu, cywilizacji wolności, jeśli Polska się odrodzi, to będziemy w stanie pewne negatywne tendencje w Unii zatrzymać. Spójrzcie na paradoks sytuacji unijnej. Nie tylko w krajach nowych członków Unii, jak w Polsce, a także w starych członkach Unii jest wiele zniechęcenia wobec Rosjan. Biurokracja, korupcja, manipulacja, przyzwolenie na takie rzeczy jak eutanazja ostatnio w stosunku do dzieci na Brukseli, tak? W Unii jest wiele przejawów tego, co nazywamy cywilizacją śmierci. Ale ona jeszcze nie zwyciężyła. Dla ludzi na wschód od Polski Unia jest wizją wolności. Ukrainiec chciałby tak samo jak Polak, móc wsiąść do samochodu, oszczędzając nie jakieś straszne pieniądze, dojechać aż do Lizbony w ileś dni. W tanich motelikach czy tam na polach na motorach. Chciałbym mieć to poczucie wolności. Przy wszystkich minusach Unii to jest jednak przestrzeń wolności, tylko musimy umieć ją zagospodarować. I ta przestrzeń wolności i polskiej specyfiki moim zdaniem ma żywotne soki w tradycji powstania. Kto był w Muzeum Powstania, to może spojrzeć tak. Ci ludzie zainwestowali coś w polskość. Ja chcę być udziałowcem w ich biznesie, w ich inwestycji. Chcę, żeby ich inwestycja nie poszła na marne. Ale żeby odwrócić to, to musimy przestać być tylko członkami rodzin, pracownikami. Musimy stać się pomysłowymi obywatelami. Dzień dobry, profesorze. Ja chciałem się panie profesorze zapytać. Wspomniał pan tutaj bardzo dużo o Ukrainie. Piotrowicz mówił o wadze Ukrainy dla Polski. Profesor Brzeziński mówił, wielu, wielu innych. Czy dwa dni temu na Facebooku mój kolega opublikował taką informację o wspieraniu przez nas Polaków postbanderowców na Ukrainie, na Majdanie. Ja chciałem się zapytać, jak pogodzić to nasze zaangażowanie w pomoc Ukrainie, która, jak pan słusznie zresztą zauważył, niezależna samodzielna suwerenna Ukraina, to chyba najważniejsza rzecz tutaj, jeżeli chodzi o interes narodowy Polski, ale jak pogodzić ze stosunkiem Ukraińców do Wołynia, do ludobójstwa na Wołyniu. Środowiska Gazety Wyborczej, one sobie z tym bardzo łatwo poradzą, ale już środowiska Gazety Polskiej niekoniecznie. Jest tutaj pewnego rodzaju problem i rozdźwięk pomiędzy właśnie naszym głębokim zaangażowaniem w Ukrainę, a historią. Czy można te sprawy podłożyć ad acta? Już odłożyliśmy, prezydent Kaczyński przyjął tę rocznicę Wołynia. Nie, jak twierdzą niektórzy, nie przyłożył aż takiej wielkiej wagi do rozliczenia spraw polsko-ukraińskich. 10 lat później to także nie nastąpiło. Czy możemy jeszcze czekać i czy jest jakaś nadzieja w panu odczuciu, że na przykład za 10-20 lat ta Ukraina już demokratyczna przy naszym wsparciu zmieni się i będzie pamiętała o jednej z największych tragedii, jaką Polacy pomyśli w XX wieku na Wołyniu. Dziękuję bardzo. Jeszcze ktoś chce zadać pytanie? Państwo, to...
dobrze, że prezydent Kaczyński przywołał. Wiem z rozmów z nim, węższym i mniej skłonionym, że miał głęboką wiedzę, jak wyglądała rzeź wołyńska ofiar niesprawiedliwości. Ale gdy jechał na rozmowę z prezydentem Juszczenką, zaciskał zęby i prowadził taką politykę, żeby Ukrainę jak najbardziej odsunąć od Moskwy i przybliżyć do Zachodu. Bo z punktu widzenia długofalowych interesów Polski, Ukraina pod kontrolą Moskwy, to ryzyko tego, że Moskwa będzie w stanie wyłuskać Polskę i Republiki Bałtyckie z Unii. Moskwa pozbawiona zasobów Ukrainy staje się krajem o wiele słabszym. Inaczej mówiąc, rozmawiałem kiedyś z profesorem Jerzym Orbatem Nowakiem. I on, gdy mu ten jeszcze za życia Lecha Kaczyńskiego, gdy mu tę argumentację przedstawiłem, powiedział, to dlaczego nie jest to jasno powiedziane. To naświetlę to Państwu teraz. Państwa, komu zależy na tym, że Polska była słabym państwem? Jeśli będziemy państwem dobrze zorganizowanym, silnym, sprawnym, jeśli będziemy potrafili, stosując metody polityki Lecha Kaczyńskiego, czy dogadywania się z innymi członkami Unii, mieć wpływ na politykę Unii, roszczenia Ukraińców do naszych powiatów południowo-wschodnich będą nam groźne, to będzie tylko gadanie. Chcę Państwu pokazać pewne proporcje. Otóż fakt numer jeden o dzietności. Mamy 208 miejsce wśród 220 krajów statystyki ONZ. W Unii jesteśmy 5. krajem od końca co do dzietności. A wiecie, jaki kraj jest na miejscu 228? Ukraina. Jak odejmiemy wśród mieszkańców Ukrainy Rosjan i przedstawicieli innych narodowości i samych Ukraińców, macie, wiecie, ilu ich jest obecnie? 37. Mając poziom życia wielokrotnie niższy od naszego, poziom skorumpowania wielokrotnie niższy, wyższy od naszego. Jeśli będziemy mieli dobrego gospodarza za kierownictwo naszego autobusu i Polska będzie sprawnym członkiem Unii, zdolnym do prowadzenia mądrej polityki w Unii, to żadni banderowcy nie będą nam grozić. A zaciśnięcie zębów i nieeksponowanie pewnych wątków w sytuacji trzeba jak najbardziej odsunąć Ukrainę od Moskwy. To jest troska o bezpieczeństwo naszych dzieci. No. Po drugie, jeśli uruchomiony zostanie proces dostosowywania Ukrainy do wymogów Unii Europejskiej, tak jak to było w przypadku Polski, przecież ileś lat musieliśmy przebudować instytucje, prawo i tak dalej, to te trendy nacjonalistyczne osłabną. Oni będą chcieli być nowocześni, będą chcieli być otwarci. Ci z Państwa, którzy to wątpią, jakie są korzenie Unii Europejskiej? To jest pomysł chrześcijanina Roberta Schumana, żeby przezwyciężyć wielowiekowe konflikty i nienawiści między Niemcami i Francuzami. Nam w ostatnich latach prawie udało się przezwyciężyć konflikty z Niemcami, ale potem wyskoczył Protasiewicz, Jacek Protasiewicz. I okazało się jednak, że nie udało się. Najbardziej przedstawiciel najbardziej postępowej, najbardziej światłej partii europejskiej jest cieniasem. Ale to podobno w pijanym wizie. Ale in vino veritas, czyli wino odsłania prawdę. Tego szczere podejście. Wyszło jego szczere podejście jeszcze z propagandy z poziomu czterech pancernych. Mentalność czterech pancernych tutaj powiadam. Co ja próbuję powiedzieć? Że po
pierwsze, czasami trzeba w polityce zacisnąć zęby, żeby uzyskać coś większego i przymknąć oczy na coś mniejszego. Po drugie, że Ukraina ludnościowo w innym obszarze jest słabsza niż się to może wydawać, jak patrzymy na mapę. Po czwarte, proces wchodzenia jej do Ukrainy osłabi pewne tendencje, bo oni będą się chcieli unowocześnić, chcieć elitami międzynarodowymi, a Unia nie będzie tolerowała umacniania poglądów, które są bardzo agresywne wobec sąsiadów. Więc widzę tutaj raczej w tym wymiarze jakby taką pozytywną falę zmian i być może kolejne pokolenie w Niemczech rozliczenie ze zbrodniami hitleryzmu zostało dokonane nawet nie w pełni, nie nawet przez dzieci, a przez wnuków zbrodniarzy. Dopiero wnuki miały śmiałość, żeby powiedzieć prawdę o mentalności oprawców z obozów zagłady Gestapo. Być może Ukraina też musi przejść fazę swojej dojrzałości. Więc powiedziałbym tak. W polityce czasami się gra jest ryzykowna. Się chodzi po kruchym lodzie. Ale kto ma odwagę, że po lodzie przejdzie na drugi brzeg, to zyskuje przewagę na tych, którzy tej odwagi nie mieli. Bardzo proszę, jeśli jest pytanie. Ja mam pytanie takie bardziej przyziemne, ale bardziej też może związane z tym programem. Mnie osobiście zaskoczyła sprawa reformy emerytalnej, że taki potworek w społeczeństwie w miarę świadomym mógł tak przejść łatwo bez echa, że władza w tak prosty sposób, że tak powiem, coś takiego przeforsowała. Jak to socjologicznie wyglądać? Na czym to polega? Obawiam się, że to jest też taki wskaźnik pewnej niemocy społecznej, które bardzo przewidzi. Może padną w sobie osobę. Ale to tak dokładnie jest, proszę Państwa. Wskaźnik niemocy społecznej. Na wybory chodzi około 40% Polaków. Z badań wynika, że część tych, którzy idą na wybory, a więc jakby się interesują polityką, są aktywni, podejmuje decyzję o tym, na kogo zagłosuje, gdzie? W lokalu wyborczym. To znaczy, nasi rodacy idą do wyboru, bo uważają, że tutaj na obywatel tak powinien zrobić, ale mają orientację taką mglistą, że tak naprawdę nie wiedzą jeszcze, komu, za kogo zagłosują. Tylko my, rozmawiając z naszymi rodaczkami, rodakami na co dzień o polityce, zachęcając ich do lektur książek i czasopism obozu niepodległościowego, możemy podwyższyć ich jakby zdolność do myślenia. A wracając do OFE, proszę Państwa, ci, którzy są bliżsi mojego wieku, pamiętają pewne reklamy za czasów rządów Buzka, gdy ta reforma była wprowadzona w życie. Obiecywano nam w czasy pod palmami. I ta reforma nie musiała być wtedy zupełnie zła, ale głosy ekonomistów, którzy przestrzegali, że nie wszystko jest przemyślane, nie wszystko jest dobrze zrobione, nie mogły się przebić. Dlaczego? To dopiero po tragedii smoleńskiej zbudowaliśmy media drugiego wolnego obiegu. Mamy swoje portale, mamy swoje gazety, radia, telewizje, które utrudniają manipulowanie w tym obszarze, ale mamy to od niedawna. Od niedawna. I teraz, proszę Państwa, niektórzy to myślą tak, problem z OFE jest kilka. Nie chodzi tylko o to, że te pieniądze jakby teraz rząd wziął. Proszę Państwa, kilka lat temu Sąd Najwyższy wydał orzeczenie, czy pieniądze w OFE są własnością ludzi, którzy mają konta czy nie. Jakie to było orzeczenie, proszę Państwa? Że nie są. A teraz ci, którzy nie buntowali się przeciwko temu orzeczeniu, które według wybitnych ekspertów jest, było skręcone, mówią, zabrali nam naszą własność. Ale jak Sąd Najwyższy nam to
tą własność zabrał, to buntowali się wtedy? Nie. Bo te fundusze tym sobie zarządzały. Brały ogromne, ogromne procenty za mechaniczne przeksięgowywanie tego. Państwa, więc problem jest głębszy, on się wiąże z tymi faktami numer 1, 2 i 3. W zdrowym systemie ekonomicznym zbudowanie nowego systemu emerytalnego, który nie, jest bardzo złożony, nie musi być doskonały od początku, on, ale byłby modyfikowany, byłby jakiś proces samoregulacji, dopasowywania, wyłapywania błędów i korek. A tutaj Sąd Najwyższy podejrzewam, że pod wpływem zakulisowych grup interesów podejmuje orzeczenie, że to nie są nasze pieniądze, że nie jesteśmy właścicielami tych kont. Państwa, w 1993 roku byłem na krótkim stypendium w Australii, na Uniwersytecie w Sydney. Wróciłem sobie z tego stypendium i dostaję pismo, że ponieważ ja byłem stypendium w tym uniwersytecie, to w tym czasie uniwersytet zrobił odpisy na mój fundusz emerytalny. I ponieważ ja opuściłem Australię na stałe, ani jestem obywatelem, ani nie mam prawa pobytu, ani zatrudnienia, to te pieniądze, co są na tym funduszu, mnie za te 3 miesiące, to mi się należy. Przysłali mi kilkaset dolarów australijskich. Bo to szło na moje konto. Tak? Podatnik australijski przysłał mnie. Tak tam uczciwie zbudowali ten system. Ale system jest uczciwy lub nie w zależności od tego, na co ludzie pozwolą. Jakby pani pozwoliła kiedyś mężowi włazić sobie na głowę, to by wiadomo jak sprawę wyglądała. No nie można, prawda? Pozwoliliśmy sobie wejść Tuskowi na głowę, to musimy spijać teraz to piwo. Może jeszcze jedno, najwyżej dwa pytania, już trochę jestem zmęczony. Panie profesorze, przepraszam. Ja muszę to pytanie zadać, bo nie mogę sobie poradzić. Wygrywają wybory PiS, bo na to wszystko wskazuje. I teraz problem jest z tym, że prawdopodobnie w takim układzie, jaki jest, niestety nie będzie samodzielnie rządził. Jaka jest perspektywa w ogóle i z kim w ogóle w tym wypadku może się, czy powinien, czy należy się układać, bo jest to dla mnie naprawdę trudne pytanie. Trudna odpowiedź. Tak, to jest trudne pytanie, proszę Państwa. Więc przed wyborami mówi się inna rzecz, a po wyborach się mówi jeszcze nic. Najpierw dwie kwestie. Ja bym na spokojnie nie wykluczał, że PiS nie będzie miał zdolności samodzielnego rządzenia. Bo przynajmniej, żebyśmy mieli jasność, jak działa system wyborczy. Gdyby PiS dostał około 42-3%, a partie takie planktonowe, typu Solidarna Polska, Partia Gowina, PSL, Partia Korwina były poniżej progu, to te głosy partii, które są poniżej progu, idą na te partie, które dostały się do Sejmu, ale zwycięzca bierze największą pulę z tego podziału. Czyli niektórzy specjaliści liczyli, że przy takim maksymalnie korzystnym układzie 39% głosów w wyborach przekłada się na 231 mandatów, czyli zdolność do samodzielnego zbudowania rządu. Więc ja po pierwsze bym tego nie wykluczał, bo w jednym z notowań już było 40% dwa tygodnie temu. W większości badań nie ma tego pułapu, ale w jednym było. Więc po pierwsze trzeba grać, o moim zdaniem, o większą stawkę. A grać o większą stawkę, to robić to, co pani Regina robi, pracę w terenie. Zachęcać ludzi do interesowania się sprawami publicznymi, do wspierania tej partii, która ma interes w rozwoju Polski, a nie w tylko w wykiwaniu Polaków. Druga kwestia. Jestem przekonany, że jeśli PSL ma jednak próg, a PiS będzie bardzo silny, także silny poparciem społecznym, no wracamy do pracy w terenie, to oni pójdą na tą koalicję. Już w PSL nastąpiła nieoczekiwana zmiana, tak? Kto wie, co się jeszcze wydarzy. Po drugie, Platforma przeżywa wewnętrzne napięcia. Już odeszła tam grupa gowinowców. Jeśli tego typu wpadki, jak z Protasiewiczem,
i inne korupcyjne rzeczy. Nie wiadomo, czy niedługo nie poleci ministra COVID po ilości. No właśnie. To może spowodować, że ci w platformie, którzy jeszcze resztę uczciwości zachowali, uznają, że to przyniesie im hańbę dalej opieranie kierowcy autobusu, który udaje, że kręci kierownicę. Więc ja bym nie wykluczał, że może się okazać, że PiS na przykład dostanie 215 mandatów, a te 15 zostanie utrzymane poprzez tych, którzy zastanawiają się, czy chcemy w kółko w tej szamotaninie być, czy zrobić reformę. Jeśli Państwo, proszę Państwa, ktoś z Was zerknął na materiały ostatniej konwencji Prawa i Sprawiedliwości. Jest tam program. Znam ten program, ponieważ Piotr Gliński powołał mnie do zespołu rady programowej, która ten ma poprawiać ten program PiS-u, udoskonalać go do nowych sytuacji. Tam jest w programie powiedziane, za każde dziecko 500 zł. Jak ktoś będzie miał miesięcznie, jak ktoś będzie miał czwórkę dzieci, to dostanie 2000. To już tam w niektórych rejonach krajowa skromnie jakoś zacząć funkcjonować, jeśli jeszcze jeden rodzic pracuje, tak? Przecież oni się pytają, skąd się te pieniądze wezmą. Przecież te pieniądze nie będą wyrzucone w błoto, tylko pójdą na rynek, będą wytworzą impuls konsumpcyjny, tak? Jak impuls konsumpcyjny, to produkcja wzrośnie. Jak właśnie produkcja, to miejsca pracy będą. Jak są miejsca pracy, no to ludzie optymistycznie patrzą w przyszłość. Tylko trzeba mieć pod uwagę, taki impuls wytworzyć. W tym programie są konkretne rozwiązania. One będą doskonalone, dopasowywane. Przecież ktoś policzył, że zamiast robić w 15 miejscach kraje po paru kilometrów autostrad, można było za te pieniądze bez korupcji zbudować setki dróg szybkiego ruchu. Szybciej, bo są mniejsze te reżimy bezpieczeństwa i techniczne różne wymogi, prawda? I ludziom łatwiej znajdują miejsca pracy poza swoim zamieszkaniem, jeśli jest sprawna komunikacja. Wiele rzeczy można zrobić, tylko musi ktoś, kto ma wizję i charakter. A nie ma w Polsce obecnie polityka, który ma silniejszy charakter, jak ten, któremu zabrało wibrata, a się nie poda. Z tym tak próbują od kilkunastu lat pośmieszyć, wrobić cokolwiek, a on mimo to potrafi być na czele partii, która ma największe notowania. Nie ma takiego drugiego z takim charakterem. Ale z nim, z jego charakterem, to jest trochę tak, jak kiedyś w innym kontekście ojciec Tadeusz. Powiedział mi tak, gdyby nie to, że gdyby próbowali zrobić krzywdę Radiu Maria, to na ulicę wyjdą babcie z parasolkami. Pójdą pod prokuraturę, czy pod media, czy pod urząd wojewódzki. Oni już by dawno zrobili pomysł. Proszę Państwa, nie lekceważcie gotowości obywateli do wyjścia na ulicę w obronie wartości, które wierzą. Gdyby chrześcijaństwo nie było głęboko w duszach Polaków zakorzenia, nawet tych niewierzących, którzy nie mają łaski wiary jak ja, ale są częścią tego narodu, to by nas rozwalcował koniec. By nas rozwalcował. Ale nie ma tego. I może ostatnie pytanie. Jeśli nie ma... Jest. Oczywiste pytanie, czy pan prezes jest gotów wejść w taką dużą politykę wtedy, kiedy PiS będzie rządził? Ja, proszę Państwa, w pewnym sensie jedną nogą, ja byłem w dużej polityce i to najbardziej postrzegając. W 2006 roku z inicjatywy świętej... To może Policja jest
Jeszcze może i moim.